Wasza rodzina jest szczęśliwa. Życie rodzinne kwitnie w miłości. Ale wy wewnętrznie, duchowo odczuwacie jakieś nieszczęście, jakieś blokady. Czegoś wam wewnętrznie brakuje. Nie odczuwacie tej radości z powodu tego rodzinnego szczęścia. Przyjdzie do was jakaś wiedza, sprawdzona, pewna wiedza, niepodważalna. Doda to wam energii do życia. To jest energia źródła. Ona was będzie popychać do działania. Ale wewnętrznie, duchowo cały czas odczuwacie smutek, niskie wibracje. Wasza dusza do was puka, ale jest niezauważalna. Wasze wibracje są zbyt nisko, by ona mogła do was dotrzeć. Więc wasz świat zewnętrzny wygląda pięknie. Jest to działanie, jest to energia. Ale wewnętrznie brakuje wam szczęścia i radości. Wasze rodzinne gniazdko wydaje się być zbyt ciasne. Brakuje tutaj przestrzeni, powietrza. Karta wskazuje bezpośrednio na to nieszczęśliwe dziecko w was. Wasza dusza pragnie to gniazdko opuścić, uwolnić się, poczuć wolność. Brakuje wam wolności. Popatrzcie na kolejną kartę. To jest serce piramidy, to jest inicjacja, to jest wyższe prowadzenie, to jest wiedza. Karta wskazuje właśnie na wiedzę, która do was przyjdzie, ale ona jest odwrócona. To oznacza, że wy zdobędziecie ważną wiedzę, ale wasze umysły, przekonania, niemoce w was zablokują działanie. Nie odważycie się na ruch. Dusza to jest część was, która pragnie działać. Umysł pragnie stać w miejscu, w bezpiecznej pozycji. Umysł wygrywa, nie działacie. Dlatego karty związane z waszą duszą są odwrócone. Jest zbyt słaba, zbyt odległa. Umysł bierze górę. Mówiliśmy o duszy. Wasza dusza odwrócona. Ona mówi, ona chce działać, ale nie słuchacie. Słuchacie umysłu, waszych myśli, przekonań. Ale to wszystko doprowadzi do konfliktu w bliskiej relacji. To jest tak, jakby to wasze ukrywane wewnętrzne odczucie nieszczęścia i brak zdolności, odwagi do działania, by coś zmienić, doprowadzi w końcu do wybuchu złości i konfliktu w bliskiej relacji. Zastanówcie się, czy nie warto porozmawiać z waszymi drugimi połówkami o tym, co czujecie wewnątrz. Wspólnie może uda wam się te złe, negatywne emocje przezwyciężyć i do tego wybuchu złości i konfliktu wcale nie dojdzie.